Holy shit! Looks like you're going well out there. If there are any setup changes you want to make, just let us know. Siemaneczko, siemaneczko ludziska, witam was serdecznie w kolejnym rajdziku, czyli w rajdzie Chile. W rajdzie Chile, w którym już no jeździliśmy, tak, rajd Chile jest nam raczej dobrze znany. Fajny kilometraż, 7-8 km, 8,1, 7,9, 8,5, 100% szutru, piasku, jak zwał, tak zwał. Tym samym, moi drodzy, jest to przedostatni rajd w tej karierze w sezonie pierwszym, ponieważ po rajdzie Chile jeszcze mamy rajd Japonii, który kończy ten sezon. No i trzeba będzie się mocno zastanowić, co robić dalej w tej grze. Czy lecimy drugi sezon Championshipa klasy WRC w jakimś innym zespole? Czy może zrobimy sobie sezon customowy, czyli championship customowy na zasadzie stworzenia własnego championshipa i pojechania w jakiejś kompletnie innej kategorii. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tym wszystkim będzie oczywiście udostępnienie ankiety, w której no, mało osób tam pewnie zagłosuje, ale zawsze to będzie jakaś dla mnie... jakiś dla mnie wyznacznik. Powiem szczerze, ja nawet byłbym bardziej skłonny pojechać sobie własny customowy championship z ustawieniem swoich jakby rajdów w kompletnie innej klasie. No ale zobaczymy. Dam wam do zagłosowania. Teraz pokażę. Tymczasem jedziemy w rajdzie Chile. Dość sporo zwycięstw też odniosłem w tym sezonie, bo było kilka razy miejsce pierwsze, było raz miejsce drugie, raz było miejsce trzecie, raz było chyba miejsce piąte, parę razy było miejsce czwarte, także całkiem nie najgorzej, biorąc pod uwagę poziom trudności 80, na pewno nie jest to jakoś mega wygórowany poziom, aczkolwiek powiem wam, że no, po tym sezonie można powiedzieć, że było różnie, aczkolwiek dużo też tych moich przegranych było raczej spowodowane tym, że gdzieś tam dostawałem kary, tak, sekundowe doliczone do końcowego czasu i to też sprawiało, że lądowaliśmy na niższych miejscach niż oryginalnie mieliśmy mieć, także no zobaczymy. Ja myślę, że tego poziomu trudności chyba nie będę zmieniał, ja myślę, że 80, ten suwak na 80 dla mnie taki idealny poziom, chyba że ten customowy championship pokaże, że wszystko co tam będziemy jeździć będę, nie wiem, punktował na pierwszym miejscu, no to wtedy trzeba byłoby faktycznie się zastanowić już nad kliknięciem tego poziomu trudności, ale zobaczymy co tam w ankiecie wygra. Podejrzewam, że może ten customowy championship wybierzecie, jak nie, no to oczywiście polecimy z drugim sezonem zwykłym. Do wyboru jest Ford bądź Hyundai. right opens 40. Caution, leave one right into square left and turn square left, don't cut. And crest. Into 6 left, half long. And late 6 right, half long, 17. Into slight left. And crest, 17, slowing, slight left. Titans 4, 40. Caution, 4 right, long Titans. Into bridge. And 3 left, right entry chicane. Z20. Slight right, into 5 left, opens 300. Pass junction. Crest 330. Slowing, left entry chicane. 100. 4 right, half long Titans. 150. 4 left, Titans. And 2 right short. And 3 left, through posts. And 5 right, 30. 5 left, through junction, 60. Slowing, slight right, slight left. And 5 right, Titans, 50. 4 left, through posts. Into right over crest, into slight left, 40. Slight right, half long, over finish, 70. Slight left, and okay, that's a 5 minute, 50.8. No, zobaczymy. Pierwszy przejazd tutaj w Chile. Który to miejsce nam dał ten przejaździk? Uwaga, no pierwszy, łomatko, 44. Co to się nagle stało z tym poziomem trudności, moi drodzy? Dziwna sprawa. Bardzo duża przewaga nad Ogierem. Naprawdę. Kończy się wyzwanie, jakkolwiek dla mnie. 8 km stage drugi. No, zobaczymy. Chociaż nie taką przewagę człowiek zdobywał, a też nieraz ta przewaga nic nie dawała, bo można było ją łatwo stracić, także jeszcze może nie cieszmy się na zapas, bo jeszcze się może wiele wydarzyć i jeszcze ta przewaga może zostać zniwelowana na kolejnych przejazdach. No, często tak bywało też. right, tighten with two, and two left, opens long, 30, slight right over crest, half long, tightens four, keep in, into slight left, into four right short, into two left, half long, 40, crest, into one right, into three left, very long tightens, past junction, into four right, into late four left, tightens, into three right over crest, into five left, opens, and right over small crest, into three left short, locks outside, into left over crest, into right over crest, into three left sharp, 100, three right over crest, keep in, and four left over crest, tightens, into six right, stump inside, 60, slowing, right over crest, into 74 left, 40, turn, three right, tightens, into slight left, into three right, tightens, and sudden hairpin left, and five right, long tightens, into four left, and slide right, tightens one, 30, four right short, into six left, half long, tightens three, 40, slight left over crest, and right over crest, 30, slowing, six right short, and late hairpin left, 30, five left, and two right, half long, 50, late, slight right over crest, slowing, 70, five right short, into three left short, and six left over crest, opens and tightens, into three right, and two left, tightens, and late three right, tightens, and three left, half long, into slight right, into southern two left, 30, turn square right, and three right, 150, six right, into six left over crest, into four right over crest, half long, and three left, tightens, and two right, 120, jump, 30, slight left over crest, 50, neat, five right short, into slight left over crest, and three right, keep in, into three left, and crest, 50, slowing, six right short, and six left, into right over crest, into sudden two left, keep in, into three right, opens and tightens, one right short, into slight left, slowing, 50, two left short, 30, left over crest, into two right sharp, and one left short, into six right, 40, three right, opens over crest, 50, slight right over crest, brake, 40, five left, into four right short, into five left over crest, into turn four right, short, into right over crest, 60, over finish, to stop. Okay, that's a 6 minute, 19.9. Pewnie znowu będzie gigantyczna przewaga. Zresztą zaraz obczajmy. Postawiam 40 sekund. 53, no niewiele się pomyliłem, o 13 powiedzmy, no prawie 14 sekund się pomyliłem, 53, 54 sekundy Lappi, 54 Ogier, 56 Rovanperä i już minuta Tanak, także no jest znowu pogrom, minuta 39 Ogier, minuta 40 Lappi, minuta 50 Rovanperä, ale powiem wam tak, ktoś, kto kibicuje, żebym przegrał odnośnie jakiegoś rajdu, to prawdopodobnie w Japonii będzie masakra. W Japonii jeździłem w WRC-2, niestety ten materiał przypadkowo wywaliłem z dysku i dlatego on się nie pojawił. I powiem wam, że Japonia to jest tak wymagający rajd. Ja praktycznie cały ten rajd przejechałem z kabiny w samochodzie, a i tak nie udało się za bardzo uzyskać ciekawych rezultatów. Z tym, że sam rajd Japonii no, nie zaszkodzi mi tutaj w mojej karierze championshipowej, gdyż mamy pewne zwycięstwo w Radzie Chile i tym samym mamy już tak dużą przewagę nad resztą, że nawet jeżeli w Japonii w ogóle niby nie zapunktował i prawdopodobnie może tak być, że w ogóle nie zapunktuje, to nie zmieni to nic w Championshipie, więc no, co chciałem, to uzyskałem. Two right, don't cut, and three left, long, opens and tightens. Into six right over crest. And leads four left, into four right short, slowing, 50. Five left, short over crest, into square right. And hairpin left. Into four right short, 60. Five right, opens and tightens, and three right short, 40. Slight left, into two right short, and four left, keep in, 30. Two left short, into four right, opens and tightens, one right, into square left, and small crest, past junction, 60. Short, 30, lead hairpin left, and two right, half long. And six right, slowing. And slight right, into one left, opens, and five right short, 30. Three right short, and five left over crest. Slowing, and slight left. Into sudden hairpin right, into slight left, and crest, into two right, and hairpin left, opens and tightens, into slight right, 80. Four left short, caution, into four right, into one left, and two right, tightens, into two left sharp, into four right, long, 40. Four left short, slowing, and four right, sudden one left, and two right short, 30. Slight right, into 3 left sharp, into 6 right, opens and tightens. Into slight left, into sudden 1 right, long, opens and tightens. Into sudden hairpin left, don't cut. 80, slowing. Right over crest, into turn square right, into 6 left. Into slight right, and 1 left, and 6 left. Into slight right, 30, late square right, and late hairpin left. 50. 2 right sharp, and slight left, tightens, sudden 1 left, into square right, half long, and 3 left, tightens, and 1 right, 40. Lead 2 left, and 6 left, into 2 right short, into 2 left, and lead 4 right, 30, crest, sudden 2 right, opens, 40. 4 right over crest, and 3 left, half long, and 2 right short, over crest, into 6 left, 50. Left over crest, finish, and 4 left. Okay, that's the 6 minute, 15.0. 40 sekund przewagi. Miażdżąca w ogóle przewaga po raz kolejny. Nie wiem, czy ta gra się popsuła. Poziom trudności się popsuł. Cholera wie, o co chodzi w ogóle w tym tytule. Ta gra jest po prostu dziwna. Dziwna i niezrozumiała dla mnie. 40 sekund nad Lappim, 46 nad Rovanperą, 58 nad Ogierem, 58 nad Evansem, minuta nad Laubert. Także grubo. 2 minuty 21 nad Lappi, 2 minuty 23 nad Rovanperą. To jest pogrom. To jest istny pogrom. Te ostatnie rajdy to już kompletnie ich tutaj łoje, tak, że łeb na ścianie. 8,5 km będzie teraz też do przejechania. O Jezu. Powiem szczerze, tutaj troszeczkę... Dobra, niech będzie. Wymienimy to. Ta kara, szczerze powiedziawszy, to... Czyli nie powinna... Chyba wpłynąć jakoś mocno na wynik. No, czyli udało się utrzymać, mimo że nawet kara była sekundowa. Czy kara, no generalnie w ogóle za ten serwis park to i tak raczej nic to kompletnie nie zmienia. Dobra, lecimy ostatni 8,5 km i adios sayonara z Rajdem Chile. Right over crest, slight left, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Into right over crest, suddenly slight left, into 3 right, into left over crest, and turn 1 right, tightens, square right, keep in, into 4 left, 90. 4 left, unseen, and 1 right, half long, and 2 left, don't cut. And 4 right, tightens, and 3 left, and slide right, opens over crest, and left over jump, slowing, 50, 2 left, 30, 3 right short, into 3 left over crest, half long, into 3 right, long tightens, past junction, into 3 left over crest, 80. Late square right, half long, and 6 left. Tightens 3, long, into crest, into 3 right, into late 2 left over crest, and 2 right, 40. 6 right over crest, 100. Neat, 5 left over crest, 30, left over crest, slowing, 80, lead 1 right, and left over crest, into 3 left, half long, to crest. And three right. And late hairpin left. 13. 6 right. Into 1 left. And 1 right. Into slight left. Into 6 right. Half long. And crest. And late 4 left. Through dip. Caution. And 6 left over crest. And 73 right. Into slight left over crest. 60. 5 left short. Through dip. 40. 6 left over crest. Long tightens. And 3 right. Long. 40. Slowing. Slight left. And 2 right. Long. And 2 left sharp. Don't cut. And late 3 right. And left over crest. 40. Right over crest. And 6 right. Slowing. 50. Turn acute hairpin left. 30. 6 left over crest. Co tu się odpierdziela? To resetting to the track. Ale dlaczego chcą zrestartować na tą... What the fuck? Co? Co to było? Ej, no co to jest? Ja pierdolę, jaka ta gra jest zjebana. I już nie wygramy Rajdu Chile. To jest koniec, nie? Zajebiście. Ja pierdylam, jaki kurwa syf, nie? No i to jest właśnie EA Sports WRC i jakieś, no, 58 sekund, prawie minuta straty. Przez cały rajd prowadziłem i ja pierdolę. Dobra, bez komentarza. Bez komentarza, bo to w ogóle jest, to jest gra masakryczna, nie? Tylko dzięki temu, że nagrywam, mogę wam pokazać, jakie tu są idiotyzmy w tym tytule, jakie tu są błędy, jakie tu są debilizmy, które zostały zawarte. Jak ktoś ogląda, bo ktoś tam to ogląda, ktoś to obejrzy, no to ludzie, no oni w tym tytule porobili za debilizmy. No przecież kurwa, tak mocno tamten zakręt ściąłem, że mnie zrestartowało po 20 sekundach, no ludzie złoci, no dajcie spokój, co to miało być w ogóle? Into into four left short, 30. Four right. Into four left over crest, tightens three, long, open six, long. And left over big crest, into slide right, 50. Six left, 120. Finish, and six left to stop. Okay, that's a 7 minute, 48 point. Ja wam naprawdę nieraz ta gra tak mnie zaszokuje. Bo to co się odwaliło na tym ostatnim, bo to jest bodajże 4 OS, bo ostatni, to no ja bym się tego nie spodziewał po prostu, nie? Ja bym się tego nie spodziewał. Pomijając, że miałem 42 sekundy kary plus 30, prawie 6 sekund za ten przejazd, a w generalce? No w generalce i tak pierwszy, ale strata już wynosiła tylko 10 sekund i 21 sekund. No zadziwiający jest ten tytuł. Zadziwiający ten tytuł jest pod kątem oczywiście negatywnym, nie pozytywnym, bo mówię, to co się w tej grze dzieje, czasami to woła o pomstę do nieba, to no, bez kitu, nie? Nie ogarniam tego, co tu się odpierdala w tej grze. W każdym bądź razie 45 punktów Toyoty, 26 Hyundai'a, 20 Forda, 0 Toyoty prywatnej. Oczywiście wygraliśmy Rajd Chile, chociaż no, blisko było, to byśmy nie wygrali. Lappi and Ogier. And there we have it, a spellbinding and thrilling event through and through. All the teams and crews have worked incredibly hard this week, and those that didn't make the podium this time will have the opportunity in the next round of this storied championship. Thank you for watching and we'll see you next time round. No i moi drodzy, przed nami za momencik kolejny rajd, ostatni rajd Japonii, koniec całego sezonu. 239 punktów. Także wygraliśmy Mistrzostwo Świata. 175 Rovanperä, 153 Evans, Tanak 150, Ogier 139, no i tutaj resztę już widzicie, no i Championship, no tutaj oczywiście nie trzeba tego komentować. Dzięki moi drodzy za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym, ostatnim materiale z WRC pod kątem sezonu pierwszego, a co będzie dalej nie wiadomo, elo yo.